I feel like I don't belong here. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco, z tej strony wasz mentor Wąski, a to jest SAF. Kontynuujemy naszą przygodę w tym zapomnianym przez Boga wariatkowie, gdzie rządzi Jigsaw, który myśli, że jest Bogiem i chce nauczyć ludzi tego, jak drogocenne jest ich życie. A więc pora się zabrać za robotę i iść do przodu. A więc zaczynamy. Już kolejny wariat jakiś tu biegnie. Mamy zaryglować drzwi, żeby on się tu nie dostał. No ale jak na mojego pecha i nieszczęście, nie mogę tego zrobić. No ale mniejsza o to. Spróbuję chociaż się obronić, ale obrywam. Lej go, tap. Przywal. Ach, udało się. Choć stan zdrowia naszego głównego bohatera jest mizerny, zwłoki nic nie miały, ale my mamy strzykawkę, którą sobie zaaplikujemy. Dzięki temu odzyskamy witalność i siły. No i w ten sposób ruszymy dalej, przemierzając te ponure pomieszczenia, grając tak jak Jigsaw nam każe. Dokąd ja mam teraz pójść? Pomału. Wąski, oddychaj i spokojnie do przodu kroczmy. Ale tu ciemno, jak się kręcę. Jest jakieś pomieszczenie. To ciekawe, czy nie będzie to jakaś pułapka. Co my tu mamy? Przejście? Tylko, że tu niewiele... A, jest coś. Nie. Zresztą tu nic nie ma. Chyba, że... A może... A, tu jest szafka. Otworzymy. I co my tu mamy? Jakąś minigierkę. A więc się zastanowię, które guziki... Aha, to jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę trzeba użyć. Tylko... Pytanie się nasuwa, w jakiej kolejności? No tak to nie bardzo. Tak też nie. No patrz. Też nic nie dał. No nie. Bez kitu, no. No, w końcu się udało. A, ale mi to dało tylko tyle, że strzykawkę z lekiem znalazłem, no ale dobra. Mniejsza o to. Idziemy do przodu. Tylko dokąd teraz? Gdzie tu się udać? Którędy, bo wszystkie pomieszczenia wyglądają net tak samo. Bynajmniej po ciemku, muszę pamiętać o tych drzwiach.
żeby w razie czego wcisnąć odpowiedni przycisk, bo znów mi łeb rozwali. Tu jakieś pomieszczenie. Tablica. Mam nadzieję, że tu nic się nie przyda z tego. Oby. No dobra. Tu co jest? Taśma. No to nasz przyjaciel zostawił nam chociaż odznakę. Tam był jakiś numer na niej. No ale nawet nie zdążyłem się dobrze przyjrzeć. Oby on nie był potrzebny. Tam jest klucz. Drzwi zamknięte, no bo jakby mogło być inaczej. Najważniejsze, że jest punkt kontrolny. Otwieramy drzwi. Aj, bym zapomniał. Pamiętaj, wąski. Co to jest? No kurwa, facetowi się nudzi, no. Dobra, najpierw zobaczę, co w tych szafkach. Pusta. Do przodu. Co? Już? Odlicza? Wódka. Dawaj, 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 wąski. Szafka po kolei, może gdzieś będzie jakiś kot albo coś. Chyba nie z odznaki. Bezpiecznik. Ale po co mi ten bezpiecznik? Tu też bomba? Nie, no super. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, 40 sekund. No wybuchnie. Użyj, ale co? Może 4, może... 2... 5... Gówno dało, no. Cholera, pierdolę mi się przyciski. Tam coś jest, a, 5, 7, 9, dawaj. Szybko. Dawaj, 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 5, 7, 9. Enter. Udało się, bierz klucz. Ale, fuks. A teraz co? Nie. Jakieś drzwi przed nami, ale to są te drzwi, które mijaliśmy na początku. Uratuj ofiarę. Ha! Łatwiej powiedzieć niż zrobić, no ale okej. Klucz. Otwórz drzwi. No to nic innego mi nie pozostało. Dabowi jak zejść na dół. Ale ciemna jak w dupie, no. Tu jakieś kartki? No nie, tu. Ofiara. Mało przydatne informacje. A tu? Dobra, mniejsza o to. Znów nie ten guzik. Dobra, idziemy do przodu. No, muszę obejrzeć to, co Jigsaw ma mi do pokazania, a pewnie potem je wpuści. Drzwi zamknięte, jak zwykle. No, drzwi się otworzyły. Otworzyły. Dobra. No to do przodu. Co to jest? Nie, no bez kitu. To jest chyba Amanda. Co to, tyle strzykawek? Nie, no.
kolejna mini gra. Jeden jest plus tego wszystkiego, że mimo, że jesteśmy uwięzieni, zbytnio nas czas nie goni i można nas spokojnie rozdzielić te pojemniki, te kapsułki, czy psion, to tam, że jedna strona jest Amandy, druga jest naszego policjanta Taba. Po prostu potrzebna jest chwila skupienia i przemyślenia, w którą stronę w danej sekundzie poleci dana kulka. Bo ponieważ jak się pomylę, to po prostu poleci to nie tam, gdzie powinno. No to jedziemy. Na razie jakoś idzie. Może się uda. Wiem, Amando, że to boli. Daj mi się skupić i się zamknij na chwilę. To jest jedna z trudniejszych minigierek. Ponieważ trzeba sobie wyobrazić, gdzie w danym momencie te antidotum poleci. Ale na spokojnie, kochani. Dobra. Co jest? Jeszcze raz? Ja pindole. Kolejna fala stresu. Teraz tu, tu, tam. Teraz tu, tam. Dobrze jest. Teraz tu, tu, tam. Chyba. Teraz tu, tu. Moment. Tak. Tak, tak. Spróbuję w ten sposób. Ajen! Kurwa! Ale nic, spokojnie. Tu, tu, tu. Tu. Potem tu. Tu. Nie wyjdzie. Teraz tu, tu. Ale stresujące, kochani. Bez kitu. Czy jak się nie uda, to leżymy i kwiczymy. Tu, 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 tu powinno wpaść. Tu. Przykręci się tu. Nie wiem. Ale lipa! Nie no. Ledwo żyje ta kobieta. Tu.
tu. Teraz tu. Udało się? Udało się. Nie było łatwo, kochani. Bez kitu. No nie było łatwo. Nie było to łatwe zadanie. A więc, kochani, tutaj zakończymy po ciężkiej próbie, ciężkich przejściach z maszyną koła fortuny. A więc widzimy się w następnym odcinku tej psychicznej, normalnie gry SAF. Wasz mentor Wąski. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.